Gloria in excelsis Deo. Nasze czasy potrzebują świętych ludzi. Im większa nędza nowoczesnego pogaństwa na ziemiach chrześcijańskich we wszystkich stanach, tym gwałtowniejsza konieczność posiadania świętych opiekunów, którzy łaski niebios ściągają na ziemię. Teresa urodziła się w 1873 roku w Alençon w Normandii jako córka pobożnych handlarzy koronek. Jak pamięta, od trzeciego roku życia starała się zawsze być posłuszną rodzicom i Bogu. Dorastając, pokochała cnotę, a gdy jej zwrócono raz uwagę, że czegoś czynić nie wypada, już nigdy tego nie zrobiła raz drugi. W piątym roku życia straciła matkę i od tego czasu przestała być wesołą i stała się poważną. Ojciec przeniósł swój handel do Lisieux i tu oprowadzał Teresę po kościołach miasta. Modląc się przed tabernakulami, pokochała Jezusa i starała się mu podobać cały dzień w każdym czynie. Gdy miała lat 8, oddał ją ojciec do pensjonatu benedyktynek, skąd wieczorem sprowadzał ją do domu. Postępując w naukach, najlepiej lubiła czytać Pismo Święte i naśladowanie Chrystusa. Całe strony umiała na pamięć. Pokochała żywot Joanny d'Arc i pragnęła naśladować ją w poświęceniu dla Boga i ojczyzny. Dzień pierwszej komunii był dla niej dniem najwyższej radości. Odtąd pragnęła jak najczęściej przystępować do stołu pańskiego i rozważać mękę Zbawiciela. Przez krzyż i cierpienia zbawiać dusze ludzi stało się hasłem jej życia. Mając lat 14, postanowiła wstąpić do karmelitanek, aby tam pracować dla tej idei. Młody wiek był przeszkodą. Po całorocznej próbie zezwolił biskup wstąpić do klasztoru, gdzie znowu dopiero po roku otrzymała brunatną sukienkę w 1889, a do imienia Teresy dodano od Dzieciątka Jezus. Po skończonym nowicjacie złożyła Teresa od Dzieciątka Jezus w 1890 śluby zakonne. Jako oblubienica Chrystusa pragnęła pracować dla zbawienia dusz, nie znosząc cierpienia na duszy i ciele wewnątrz i zewnątrz. Nie znała radości życia, tylko ofiary i cierpienia, a duszą była w niebie. Mianowana mistrzynią nowicjuszek uczyła ich ofiarności dla cierpień ludzi i zbawienia na małej drodze, która łatwą jest dla każdego. Trzeba nie uważać jako dziecię Boga i jako dziecię szczerze słuchać Boga, ale kochać krzyż i róże z cierniami. Wkrótce długa choroba strawiła młody organizm. Teresa od Dzieciątka Jezus znosiła cierpliwie wielkie boleści i zmarła 30 września 1897 roku ze słowami: „O Boże, kocham Cię”. Przyobiecała ludziom wypraszać u Boga deszcz róż i łask, a dotrzymuje słowa. Cały świat zna dziś świętą Teresę od Dzieciątka Jezus i nazywa ją małą świętą z Lisieux i doznaje przez nią wiele łask. Pius XI ogłosił ją jako świętą 17 maja 1925 roku.